Spojrzeli na twarz wygranego, w twoja twarz brzmi znajomo i zapłonęli gniewem. Tego nie darują produkcji. Twoja twarz brzmi znajomo jest programem, który co jakiś czas wzbudza silne kontrowersje. Tak stało się i w przypadku drugiego odcinka, wydarzyło się coś, co oburza wiele osób na świecie. Czy tym razem produkcja będzie mieć poważny problem? Twoja twarz brzmi znajomo, drugi odcinek. W drugim odcinku TTBZ mogliśmy zobaczyć gwiazdy w wielu magicznych wcieleniach. Jakub Gąsowski wystąpił jako E. Sheeran, Ewelina Flinta wcieliła się w Titio, Pola Gonciarz zaśpiewała jako Beyoncé, Marcin Januszkiewicz pokazał się jako Anthony Kiedis, Magdalena Kumorek wylosowała Sławę Przybylską. Nick Sinclair wystąpił jako Libianca, Kubasz Majkowski, Kendrick Lamar, a Jagoda Szydłowska, Jan de Stagnol. To właśnie jedno z tych wcieleń tak oburzyło internautów. Już w przeszłości program miał problemy z podobnych powodów. Co wydarzyło się teraz? Twoja twarz brzmi znajomo, kontrowersyjna wygrana. Drugi odcinek TTBZ wygrał Jakub Szmajkowski. Mężczyzna wcielił się w amerykańskiego rapera Kendricka Lamara i zaśpiewał utwór Humble. Jurorzy byli zachwyceni jego występem. Muszę powiedzieć, że jestem wielkim fanem Kendricka Lamara. Uważam go za największego artystę XXI wieku. To jest pierwszy muzyk, który dostał Pulitzera. Jego teledyski to są dzieła sztuki. Wiadomo, Kendrick jest tylko jeden, ale tu było duże zaskoczenie dla mnie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, mówił Paweł Domagała. Mimo to nie wszyscy podzielali zachwyt jurorów. Kiedy stało się jasne, że Kuba wygrał odcinek, w sieci na twórców programu posypały się gromy. Po raz kolejny padły poważne oskarżenia o rasizm i promowanie blackface, która w Stanach jest uważana za coś karygodnego i obrzydliwego. O co chodzi? O nie, Kuba. To nie jest w porządku. Producenci tego programu, co wy sobie myśleliście? Kuba to niesamowity talent, który mógł zrobić ogromną międzynarodową karierę. Ale teraz ten występ wyszedł na jaw. Znowu rasizm, znowu blackface. Bardzo to smutne. Blackface. Serio? Żałosne. Odznaczcie Kendricka w poście, żeby tego nie widział, bo wstyd jak CHJ. Szkoda, że nikt z produkcji nie postarał się na tyle, żeby uchronić ten odcinek przed taką rasistowską wpadką, piszą teraz internauci. Twoja twarz brzmi znajomo, blackface. Co to jest? Pierwsze zarzuty za jakoby promowanie blackface program miał już wiele lat temu. W 2018 roku wybuchła poważna afera w Stanach Zjednoczonych, kiedy okazało się, że w polskim formacie ukazywane są gwiazdy ucharakteryzowane na czarnoskórych. Przypomnijmy, że blackface w Ameryce ma długą i ponurą historię, sięgającą czasów niewolnictwa. Były to przedstawienia skierowane do białych, w których inni biali, przebrani za czarnych, z pełnym okrucieństwem kpili z ich rzekomego sposobu zachowania i zwyczajów. Za oceanem są obecnie symbolem opresji. Problem rasizmu w Stanach wciąż ma charakter systemowy, nic więc dziwnego, że tak oburza z ich perspektywy. Należy jednak pamiętać, że kontekst przebieranek jest w programie Polsatu zupełnie inny. Intencją jest jak najbardziej precyzyjne odtworzenie wizerunku i występu znanych i cenionych artystów. Intencją każdego uczestnika programu TTBZ,
a także całej produkcji, zawsze jest wierne odzwierciedlenie występu, a także oddanie hołdu muzycznego artystom, brzmiało oświadczenie Polsatu w tej sprawie w 2018 roku. A co wy sądzicie o tej sytuacji?